Skúša Redeko. www.redeko.pl. Zespół ze Słupska rozpoczął to spotkanie lepiej. Pod koniec pierwszej kwarty prowadził już 21-13. Śląsk, głównie dzięki trafieniom Denisa Ikowlewa i Jarvisa Williamsa, nie pozwolił uciec rywalom na ponad 10 oczek. W następnej ćwiartce gra toczyła się punkt za punkt i do przerwy WKS przegrywał 35-41. Zespół Emila Rajkowicza nie dawał jednak za wygraną. Śląsk miał kilka argumentów w ofensywie, w związku z czym za każdym razem wychodził z opresji. Wrocławianie znajdowali się w nich dość często, bo nie potrafili utrzymać solidnego poziomu. Dość szybko się gubili i ponownie stawali w miejscu. Po przerwie mieli jednak fragment naprawdę przyzwoitej gry. Do tego stopnia, że wojskowi wreszcie dopięli swego i mimo, że na krótko wyszli na prowadzenie. Ich przewaga była niewielka, łatwa do odrobienia, ale wynik wciąż był na styku, więc mieli szansę na wygraną. Tak przynajmniej było do 32 minuty meczu. Wrocławianie nie poszli za ciosem, bo 8 punktów z rzędu zdobyli potem Czarni, odzyskując przewagę. Końcówka spotkania należała do gości, którzy powiększali przewagę. 5 minut przed końcem Czarni mieli już 14 punktów więcej i wiadomo było, że Śląsk tego meczu nie wygra. Ostatecznie goście zwyciężyli różnicą 12 oczek. Liderem Śląska był Jarvis Williams. Amerykanin tym razem zdobył 19 punktów. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl